Czuwaj truchu, wytęż słuch. Gawędę zaczynam pośród szarych szeregów. Wystaje ruda czupryna, wysportowany tors. Błysk odwagi wokół to on. Hardy zawisza krodem z Białego Stoku. Ma 13 lat, w sercu miłość do przygód i książek. Jak zdobyć jedną z nich, jakie ryzyko się wiąże. Za oknem wojna straszna, jak pusta biblioteka. W czasie, gdy skrawki wiedzy chłoniesz na tajnych kompletach. W czasie zakazanych lektur, gdy cenzura jest normą. On chce więcej historii, które pisał Jack. London, one są odskocznią, lekiem na trudne czasy. Przyjaciel wesołego diabła, szatan z siódmej klasy. Tylu pisarzy czeka na odkrycie ich fabuły. On myśli wciąż, skąd wziąć nowe tytuły. Zna getto i ulice, przysmyki i podwórka. Aby wykraść trochę książek, była jedna furtka. To historia chłopca, który kochał czytać. Przerwany rozdział za krótkiego życia. Jak Iwaszkiewicza Ikar, zamyka się książka. Smutny epilog, który napisała wojna. Historia chłopca, który kochał czytać. Przerwany rozdział za krótkiego życia. Jak Iwaszkiewicza Ikar, zamyka się książka. Smutny epilog, który napisała wojna. Ten dzień, 17 kwietnia, 43 rok. Troje kolegów w gotowości na swój mały skok. Zenek, Kolka i Żorż idą z młodzieńczym duchem. Plan jest prosty, zabrać książki za pazuchę. Niepostrzeżenie, dostać się do środka i to zaraz. 100 zagrabionych tomów czeka w teatrze Palas. To już czas, są na miejscu, wspinaczka po rynnie. Serca im łomoczą, lecz jak dotąd idzie płynnie. Biorą po parę sztuk, dobra, już starczy, chodźcie. Kiedy wychodzą, dostrzega ich wartownik przy poczcie. Obok magazynu paliw pewnie coś knują tamci. Wypchane pachy, to na pewno partyzanci. Halt, krzyczy Szwab, dwóch stanęło, a on pobiegł. Niemiec puszcza serię za rzekomym wrogiem. Książka pada na bruk po tym, jak otworzył ogień. Śmiertelna kula trafiła Zenka w głowę. To historia chłopca, który kochał czytać. Przerwany rozdział za krótkiego życia. Jak Iwaszkiewicza Ikar, zamyka się książka. Smutny epilog, który napisała wojna. Historia chłopca, który kochał czytać. Przerwany rozdział za krótkiego życia. Jak Iwaszkiewicza Ikar, zamyka się książka. Smutny epilog, który napisała wojna.